Fuck. Tam nic nie zajdzie? No nie wierzę. O, dostanę. Czy one są odporniejsze, czy to już wnosi mi wyobraźnię? Zajebiście. Fuck! Co to jest? Fuck, to są jakieś prawdziwe ręce? The Peyton for Woman, to wygląda, jakby to były prawdziwe dłonie. Oddly enough, the hand part of the paint is actually 3D and sticks out. Kuźwa, moi drodzy, ja pierdzielę, boję się teraz serio. Jak nigdy w tej grze. To jest popieprzone, co się tu odbywa. To jest alternatywne, tak, alternatywne Silent Hill. Ja wszystkie te pokoje muszę sprawdzić, to 100% nie będzie Marii. Wszystko trzeba obczaić. Ciekawe, czy będzie to pudełko. Nie mam ochoty tego robić, ale nie mam wyjścia. Dziesiąty pokój był zastawiony łóżkiem. A fuck. Dobra, coś tu leży zaraz. Handgun bullets. Co? Ampułka? Ampule restores energy by relieving pain. Effects are powerful. To jakiś kurczę, nie wiem, drag? Coś w tym guście. There's a scrap of paper on the ground. Just some doodle. Coś tam jest napisane. She's an angel. No one knows only. It's the lady of the door. They cannot walk along her bridge. Fred, they fall from the weight of the crimes. Jezu, ta muzyka przytłacza mnie. Ona jest aniołem, którego nikt nie zna. Only I can see. Czy to only powinno być w tym miejscu? No one's. Only I can see the lady of the door. Tylko ja mogę widzieć panią drzwi. No to pewnie chodzi o tę, którą widzieliśmy, o ten obraz. Nie mogą przejść po jej moście. Bridge of Fred. Fred, Boże. To ma sporo znaczeń, ale. Czy to nie chodzi w Fred? Kurczę, umknął, związane z ubraniami. Nić? Coś takiego. They fall from the weight of the crimes. Upadają pod ciężarem swoich zbrodni. Tak bym to tłumaczył. No dobra. Kurczę, robi się naprawdę. Nie, no to już masakra jest, serio. To jest masakra. Jezu, myślałem, że to ktoś tam stoi. A to ten malunek. Dobra, ile tych pokoi? Jeszcze 7. Co to trzeba będzie się dostać? Nie ma innej możliwości. Prędzej czy później. Dobra. Nie no, twórcy gry przerośli samych siebie. To jest masakra. Po prostu jest inny wymiar, no inny wymiar strachu. To była Maria. Słyszę bicie serca i sapanie. Fuck. Nie mogę tego odgłosu. There are empty medicine bottles. Is this what Maria was taking? Fuck, ja muszę stąd wyjść. Czy Maria też jest chora? No bo ona brała jakieś leki.
Maria's not here. Where could she have gone? To jest strasznie zła energia. Ja stąd wychodzę. To jest jakiś totalnie alternatywny, złowieszczy... Złowieszcze uniwersum, to w którym teraz jesteśmy. Tak czułem, że to nie będzie Marii. Examine room, to te wielkie drzwi, nie byłem właśnie pewien. Dobra, zamknięte. Co ta kamera tak się zmieniła? Są jakieś drzwi, bo zdawało mi się, coś tu jest. A, dobra, zamknięte to też. Dobra, musimy wyjść. Albo jechać na drugie. Zobaczymy, czy to będzie otwarte. Fuck, jest. Co to? Mogę odwrócić kamerę. Nie mogę. Kurczę. Tam coś chyba jest. Pierdziele, nie wiem czy... Dobra. Widzicie? Fuck, urwałem. Ona nawet wygląda inaczej. Też taka jest... w kolorach rdzy. To jest zdecydowanie dla ludzi o mocnych nerwach. To nie jest... dla dzieci. Muszę posprawdzać te pomieszczenia. Miałem nadzieję, że to będzie zamknięte, ale guzik. Nie wiem, gdzie odkąd ruszyć. Nie, w tamtym pomieszczeniu, gdzie była wcześniej... Jezu, myślałem, że ktoś tam jest. Gdzie była wcześniej Maria, to po prostu... Nie chcę tam iść. To jest pewnie klatka schodowa zamknięta. Nie? Zapisać. Dobra. Tutaj będzie zapisik, ale ja zawracam. Musimy sprawdzić te pomieszczenia. Fucking. Dobra, spokojnie. Wyluzuj. Wyluzuj. Nie, to jest za mało. Za słabo. Nie. Zawróć gościu. Tu masz klatkę schodową. Special treatment room. I cztery pomieszczenia do sprawdzenia. Pewnie otwarte. Zamknięte. Teraz się pomyliłem. Jakiś storeroom, jakiś składzik. To otwarte. Matko, co to jest? There's nothing useful here. A to szafka, myślałem, że jakieś kartki przyczepione. Dobra, apteczka i naboje do shotguna. Oddychaj. Winda. Zawracamy. Tutaj odbijemy. Nie wiem, co tam jest naprzeciwko. Do windy nie idziemy, to możemy... To jeszcze tam trzecie... Nie, drugie piętro nam zostało. Co to jest to?
To jest zestawione, dobra. To co, na drugie piętro? Sprawdzane, tam nie wyjdziemy. Day room jest zamknięte. Żebym tylko nie musiał to trzecie do pokoju, w którym była Maria, wracać, bo... Aha, dobra. To nie. To już dobra, pójdziemy klatką schodową. To składzik. A, ja nawet nie mam teraz tutaj numerów. No to jest jakieś alternatywne Silent Hill. Tak, trzecie piętro. Jeszcze mamy dach. To chcę iść na dach. Dobra, miejmy to już za sobą. I potem drugie piętro. Aha, dobra, w salonie. Nie muszę tam iść, co mnie cieszy. Dobra, na trzecim piętrze mamy to. Spijamy na drugie. Nie, zamknięte. Czyli co, tylko... Tylko window. To czekajcie, tam muszę wrócić na trzecie, z tego wniosek. Tej windy. I dopiero. To tu będzie, tak? Czy nie? Trochę gubię, tak. Tak sobie pomyślałem, może zagram dzisiaj dłużej. Może... Poprowadzę tę historię jakoś znacząco naprzód. Ale po takich doświadczeniach, no to nie ma opcji. Chyba. Dobra. Drugie piętro w takim razie.